W takim wypadku biorę się za frontową płytę. Teraz tą, jak już mam blendę założoną, to tak jak widzicie, tutaj stoi kątownik nawet postawiony dokładnie na linii, więc teraz muszę zmierzyć sobie od tej krawędzi wewnętrznej tutaj, bo to nie jest ten, tylko od tej krawędzi, bo od końca płyty do kątownika, i to jest wymiar tej dolnej płyty, wysokość tak samo, czyli wysokość możemy przyjąć od podłoża właściwie do górnej części tej płyty, tam no te pół centymetra to też możemy podłożyć na kleju, chociaż nie ma takiej potrzeby, więc możecie sobie dodać, czyli tam było 49, czyli możecie uciąć na 49,5. Dobra, docinam. Aha, no tutaj będzie 49,5, tylko tu trzeba teraz zmierzyć jeszcze ile jest od kątownika do tego, czy tam do tego powiedzmy, żeby tutaj już ta płyta wyszła do góry. Czyli ona będzie miała normalnie 60 już tutaj wysokości, 61, tak? Czyli tu trzeba też tę końcówkę jeszcze domierzyć. W związku z tym, że to są takie nefralgiczne narożniki, te tutaj, to więc tutaj dokładam płytę na narożnikach i tu powiedzmy jest to płyta 5 cm. Przykleję ją w ten sposób, więc jak tu dojdzie kolejna płyta, to będę miał powiedzmy miejsce na dwa rzędy wkrętów, żeby powiedzmy zrobić to na przemian, żeby troszkę to wzmocnić ten narożnik. Ją teraz tak posmaruję ją tym klejem specjalnym i przykręcę wkrętami, żeby się trzymała. Pierwsza płyta zamontowana. To jak widzicie wyszło, no może nie wyszło równo z górną krawędzią, ale jest na pewno, będzie wyżej niż ta blenda, bo tu jeszcze dojdzie oczywiście troszkę kleju, więc będzie wyżej, więc spokojnie ta druga płyta wyjdzie idealnie tutaj. Tu powstała jakaś szczelina, tym się nie przejmuję, bo i tak tu jest klej na łączeniu płyt. Tutaj musicie dać klej, więc to i tak mi się to nie będzie, to będzie siatka i później zaciągnięta tak samo, więc tutaj mamy ułożone, ustawione do linii, tak jest tu wzmocnione, czeka na kolejną płytę. Tutaj też się mija, ponieważ blenda przychodzi tu, więc tu będzie pod blendą i tutaj blenda też się mieści. Jest ok. Tnę drugą płytę. Dobra, wiemy już, że blenda kończy się po tej stronie blachy. Tak, czyli tu się kończy blenda. Czyli jest plus taki, że teraz tu jak zdjąłem blendę, to mogę sobie zmierzyć od końca tego, tak, czyli od tego miejsca do końca blachy. I to mi poda wymiar. Jedną ręką tego nie będę robił, bo niestety nie jestem aż takim fachurą, ale w tym wypadku będę miał wymiar. To samo jest od ziemi, czyli mierząc od ziemi, wiem, że tu jest 49,5, czyli blenda jest na 50 właściwie, bo ona jest na tej blasze, czyli jest tu na wierzchu, czyli blenda jest na 50, czyli mogę uciąć sobie na 49,5 wysokie, ale jeszcze musimy sobie później powycinać te otworki, tak? Więc to będziemy sobie za chwilę mierzyć. Na razie mierzę, ile muszę wyciąć tutaj, ten wymiar. Tu będzie wyżej trochę już płyta na te 92 mm sobie dałem. Tak? 92 mm sobie dałem tutaj. Tu sobie muszę zmierzyć to i wytnę na razie ten ząbek. Płytę przyłożyłem i to, że jest tam cofnięta centymetr z tej strony, ok, rozumiem, kominek cały postawiłem bliżej ściany, ale tu już się znowu coś rozjechało, bo tu już mamy jakieś 1,5 cm. No niestety muszę dopasowywać to do blendy, bo zobaczcie, że między blendą a tym mam takie 2-3 mm luzu. No to jest na siatkę i na klej, to musi zostać, więc niestety tak to będzie zrobione. Jak widać na załączonym
obrazku. Więc teraz na dole klej do płytek. Tutaj ten klej. Aha, jeszcze to. Ulala, no właśnie, dobra. To jeszcze to sobie wytniemy. Czyli co, właściwie to mógłbym sobie wymierzyć, bo już mam mniej więcej poziom. Plus korekta na jakiś, na jakąś małą ilość kleju, bo to już będzie bardzo mało kleju raczej. Czyli tu sobie mogę zaznaczyć ciach. Tu sobie mogę zaznaczyć ciach. O. No i już mam przeniesione. Oczywiście z tą korektą za chwilę tam sobie uwzględnimy jakieś milimetr, dwa na klej. I teraz jeszcze tylko potrzebujemy znać długość. A długość, no co, musimy zmierzyć sobie na tym, tak? Więc bierzemy sobie nasz kanał, bierzemy tą dłuższą część. O, ona jest długa, długa. No i patrzymy teraz, ile ona będzie miała. O kurczę, muszę go położyć na betonie, żeby się tylko nie porysował. No i dobra, i on ma 58,5, 59, jak wytniemy, to też nic się nie stanie, bo jeszcze jest maskownica, czyli 59. Dobra, czyli wycinam 59. Dobra, nakładam klej, tam już mam wszystko wycięte. Za chwilę, jak podeszłem, może przymierzę tą kratkę. Może akurat będzie pasowała. Kto wie. Początek jest dobry. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Tak jak widzicie, trochę wełny tutaj nawkładałem. W to miejsce już. Bo zaraz tutaj przyjdzie płyta. Teraz jak tą płytę domierzyć? Ja płytę będę robił do końca, do lica z tym filarem. Tutaj będę się licował z tym profilem, kątownikiem, dlatego że kolejna płyta przyjdzie z tamtej strony i będzie mi łatwiej dokręcać z tamtej strony, więc tu będę miał odtąd, od tego miejsca do tego kątownika. Zmierzyłem sobie wymiar i teraz muszę wyciąć na tą rurę. Jak zrobić to wycięcie na rurę? Więc przykładamy sobie tą rurę. Tak jak ma być. Dojeżdżamy do tej rury. No i teraz macie dołożone. No i tak. Ja na górę kładłem poziomicę i odrysowywałem nad dołem na jakąś tam głębokość. Na dole też kładłem poziomicę, obrysowywałem ją górą. Robiłem sobie delikatny luz. A tutaj po prostu co wystaje ta płyta, to mierzymy tą wartość. To jest 18 i przekładamy ją. Tutaj 18, tyle żeby nam się ta płyta 18 cm schowała. I wtedy wjedzie nam idealnie na wymiar. Tutaj jeszcze jak będę miał 18, to jest końcowa wartość, czyli to nie jest wartość już tam, gdzie wytnę prostokąt, tylko tu będę robił promień sobie i odmierzę sobie elegancko promień i wjedzie mi pasownie do rury. I dobra. Czyli mierzymy 18. Thank you.
koniec. Teraz ile mam? Cały ten? Całość ma 17,5 cm. Czyli chciałbym zrobić promień na 8,75, więc zrobię promień 9. Tylko teraz tak, 9, czyli muszę sobie tu odsunąć o 9. Tutaj 9. Tutaj 9. Teraz 8,75 środek tej linii. Bierzemy sobie pach. I teraz co? Tu znajduję sobie, tu mam oczka. Znajduję sobie ten środek w oczku. Tam już mi trochę wyszło, poza, tutaj też. To nie są pełne, ponieważ tutaj nie mam pełnych wymiarów, więc mamy coś takiego. Wycinam to, to zazwyczaj wycinam nożykiem, po prostu już takie kształty skomplikowane, to biłem do drewna, tak jak wcześniej. Dobrze, jeszcze należy mi sterza. Dobra. Zobaczmy, czy pasuje. Proszę bardzo. Pasuje idealnie. Tu się licuje. Tu jest ok. Tak miało być. No nie wiem, czy to widać, ale tutaj wszystko ładnie dochodzi do krawędzi. Widzicie? Dalej no, nie jestem w stanie tego pchnąć, bo wyszło na samej krawędzi. Dobrze, gruntuję i przygotuję sobie kolejne kawałki, żeby to sklejać do kupy. Dobra, nakładamy klej. Wyciągamy to, kleimy pierwszą płytę do ściany. Ja tutaj już zmienię, mam taką technikę, że te wypustki, które są na płycie, będę kładł z tej strony ściany i na zewnątrz będą wypustki, dlatego żeby łatwiej się trzymała w nim siatka.
tutaj nałożone. Przymierzę kawałek, który lepiej, czyli tutaj pasuje. Czyli wystaje, nie wystaje. Jest ok. Dobra, mam datę, sobie tutaj ściągniemy. Kleję tak kolejny, szczerze naprawdę nie pokażę tego, bo jest bardzo gorąco i muszę zdjąć koszulkę, a nie będę się tu pokazywał przed kamerami bez. Dobrze, teraz kolejna płyta, tutaj ta pionowa. No i teraz jak? Ja sobie przykładam w tej chwili tę płytę. Tu sobie dociskam do ściany z tej strony. Zobaczcie, ale nie widzę co kręcę, więc z tej strony dokładam sobie do ściany. Teraz co tutaj? Tutaj przykładam sobie poziomnicę dolnego winkla, no i zmierzam sobie idealny pion. No i mam pion. Dlaczego nie robię tego na wymiar? Dlatego, że nie wiem, czy ta ściana też ma winkiel, czy ma pion. To wszystko jest takie na dwa razy. Wolę sobie przyłożyć po prostu, żeby mieć tutaj pewność, że na dole, na górze będę miał to samo, co na dole. Znaczę. Pierwszy krok obcinam. Później jeszcze będziemy wybierać sobie kratki. Słuchajcie, jeszcze jeden sprzęt się trafił, o którym całkiem zapomniałem, bo leżał gdzieś tam schowany. Dawno nie używałem. Otóż multitool. Teraz zobaczcie, mam szeroki akurat jakiś brzeszczot i jeżeli go teraz sobie tutaj włączę, może ucieka. Trzeba pilnować, ale w sumie to dopiero pierwszy raz, więc muszę się nauczyć. Jest trochę głośno, ale idzie dosyć przyjemnie. To tak jako ciekawostka.